No dobrze, nie mówimy przecież o głębokim duchowym oczyszczaniu, ale prawie. Bo tak doskonale oczyszczają skórę morelowe peelingi Sand Ive Swiss Formula. To wyjątkowe połączenie kojących szwajcarskich roślin i w 100% naturalnych złuszczających drobinek. Tych maleńkich mikroziarenek, które z taką łatwością usuwają martwy naskórek. Moja skóra jest gładka, zdrowa i promienna. Może to jednak jest jak duchowe oczyszczanie? I jeszcze peeling do cery wrażliwej. Nowy, bardzo delikatny peeling morelowy Sand Ive Swiss Formula. Cudownie! Wiem, przepraszam za spóźnienie. Już kończę. Poczekaj. A właściwie zaczynam. Wolne chwile z Tobą. Przecież w Idei Optimie, dzięki wprowadzonej na stałe usłudze wolne chwile, po 18 rozmawiam po bardzo atrakcyjnej cenie. Ile chcę i z kim chcę. Idea Optima. Dostrajamy się do Twoich potrzeb. Maraton uśmiechu, maraton uśmiechu, maraton uśmiechu, hechu. Straciłam wczoraj 1 000 000 złotych. O moja droga, jak ty to zrobiłaś? To po prostu wczoraj w Totolotku nie wylosowali numerów, które ja skreśliłam. Wychudzony żebrak zwraca się do przechodzącej, dosyć pulchnej paniusi. Droga pani, nie jadłem od 4 dni. Cóż ja bym dała, żeby mieć taką silną wolę? Witamy państwa zgromadzonych przed telewizorami i naszą szanowną publiczność. To powiedziała Manuela. Zaraz, chwileczkę, dlaczego ty tak pośpiesznie zaczęłaś? Zaraz ci wszystko wytłumaczę, tylko przypomnę ci, że masz na imię Andrzej. Aha, dobra. A etiudą muzyczną przywitał nas Misza Hajrulin. Zaraz, chwilę, a co z tą niespodzianką? No co ty nie wiesz, no czekam na nową niespodziankę rysunkową. A no pana Henryka Safi. No. Panie Henryku, no już dawno miałem zapytać, jak pan by nazwał tę dziedzinę, którą pan uprawia? MMS. Manualne miniatury satyryczne. Aha. Właśnie jedną miniaturkę dziś przyniosłem tak do odgadywania. Tak, tak, od razu. Misza, doping. Andrzej! Andrzej! Graj! Andrzej, no właśnie, o. Ten doping jest dobry. Właściwie on się kojarzy z dymkiem, który tutaj pełnia. Kurczę, no nie wiem. Ciepło, ciepło. Nie mów znowu, że cię głowa boli. Nie, nie, to raczej ta pani idzie po tabletki dla tego pana. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, jestem z was dumny. Nie, tam przez. A tak, bo to wszystko zmierza w kierunku tej puenty, którą tu pierwotnie wymyśliłem. Pani mówi tak. Myślę, że jednak powinieneś płacić ten podatek od nieruchomości. No brawo, 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 brawo. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Czy mogę powiedzieć wierszyk? Bardzo proszę. Nie zwlekam, sztaluga czeka. A zatem przystępujemy do naszego konkursu. I pierwszym zawodnikiem jest pan Krzysztof Ziółkowski z Sosnowca. Zapraszamy! Witamy serdecznie i na początek takie malutkie pytanie. Od 13 lat jest pan żonaty. No, czy nie uważa pan, że ta 13 jest troszeczkę feralna? Nie sądzę. Mam 2 wspaniałych dzieci, także nie przewiduję, żeby 13 była feralna. Chociaż już jest prawie 14. Aha, a, no to jak wygląda człowiek szczęśliwy, tak? Mam nadzieję, że tego szczęścia panu dzisiaj nie zabraknie. Ja też. Prosimy bardzo. Lipiec, sierpień, przełom lipca, sierpnia, żniwa w pełni, słońce praży. Rolnik wyjechał kombajnem na pole, przyłożył rękę do oczu, słaniając się od słońca i mówi: cholera, zapomniałem zasiać. W teatrze reżyser zszokowany, znerwicowany, próba generalna, włosy wyrywa, mówi: pani Zosiu, setki razy powtarzałem, więcej życia w tą scenę śmierci.
dwóch maluchów zagląda przez dziurkę od klucza. Zaglądają, zaglądają, mówi: ty, ty zobacz, co tam nasi starzy robią, a nam nawet palce w dosie nie pozwolą dubać. Na granicy przyjechał Dawid Copperfield. Na inkognito, nie chciał, żeby go ktoś poznał. A taki celnik mówi: panie Copperfield, zrób pan jakąś sztuczkę. Panu, proszę pana, zrób pan jakąś sztuczkę. No dobra, no jakieś czary tam mogę zrobić, nie? Wziął paczkę papierosów, zaczarował. Proszę, paczka kawy wyszła. A taki stary celnik mówi: co? To są czary, to są czary? Patrz pan, tam stoi tir pełen spirytusu. Jedna pieczątka i masz pan tira groszku zielonego. To są czary. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. A teraz kolejny zawodnik naszego konkursu. Mówię zawodnik, bo pan oprócz tego, że jest magistrem historii, jest również sędzią piłkarskim. Pan Sebastian Barczak z Pajęczna. Prosimy. No, na boisku to pan innych osądza, a tutaj jak pan się czuje? Bardzo dobrze. Na boisku mam dwóch asystentów, tutaj dwie osoby prowadzące, także same podobieństwa. A w takim razie rozpoczynamy strzelanie i specjalnie dzisiaj dla pana. Zamiast gongu będzie gwizdek, proszę bardzo. Brawo! Dwóch dziadków emerytów rozmawia ze sobą. Słuchaj, Leon, bracie kochany, chłopie, jaki dzisiaj widziałem elegancki zestaw wypoczynkowy. Tu, bracie, mucha nie siada, mucha nie siada. A jaki tani ten zestaw, bracie, 300 zł tylko. No dobrze, Heniu, bardzo dobrze, tylko co w tym zestawie było? No, bracie, trumna i 4 gromnice. Pani Malinowska, a wie pani, że w nocy na pani podwórku wylądowali komandosi? O, patrz pani, a co to za jedne? No wiesz pani, tu takie chłopy, co atakują od tyłu. O, patrz pani, no 30 lat z chłopem żyję i nie wiedziałam, że mam komandosa w domu. Mężczyzna miał w domu papugę, która uwielbiała komentować jego wyczyny seksualne. I ciągle, prawda, kiedy sprowadził kobietę do domu, no, ona tam różne wstawiała, prawda, krzywde teksty. No i postanowił to zmienić. Wcisnął papudze głowę między kraty, odwrócił w stronę ściany, no i prawda, pewnego razu kocha się z kobietą, spadła im kołdra na podłogę. No i on próbuje, prawda, nie przerywając, próbuje tą kołdrę tam ręką zarzucić, tam zaciąga tego, ale nie bardzo mu to idzie. Kobieta zdenerwowana mówi: nogą, nogą, spróbuj nogą. A papuga tak, słuchaj, no głowę kręci między tymi kratami, mówi: kurczę, łebce ukręca, ale ten numer muszę zobaczyć. Dziękujemy, wiemy, że pan jeszcze ma sporo w zapasie. Teraz na scenę poprosimy pana Romana Rosińskiego z Ludzimierza. Czy zna pan już słynny utwór Nieszpory Ludzimierskie? Oczywiście. I co pan o nich sądzi? No jestem z zawodu handlowcem, więc pewnie bym je sprzedał. Tym bardziej, że to dobry towar. No w takim razie zajmijmy się sprzedażą żartów. W takim razie handlujemy. Prosimy bardzo. Dwóch górali rozmawia między sobą i tak się przechwalają jeden z drugim. Mówi: ty, Jasiek, ty wiesz, Józek to ma strasznie twardy łeb. Mówi: no a co się stało? No poszli kiedyś do kuźni podkuć konia i kowal się pomylił, rypnął go w łeb i on ino platwusa dostał. Nie? Przychodzi mały góral do domu, rzuca teczką, mówi do matki tak: mamo, ja już więcej do szkoły nie pójdę. Matka się pyta: synku, no ale czemu? Bo nauczyciel godo i godo i godo. No matka się mówi: no ale co godo? Nie godo, co godo. Lekko wypity góral w